Aleks, w poprzednim wywiadzie gratulowałem Ci pierwszej bramki w Ekstraklasie, dzisiaj Ci gratuluję drugiej i trzeciej. Tak, tak, jestem bardzo zadowolony, ale najważniejsze, że wygraliśmy pierwsze 3 punkty w domu. To było najważniejsze, bo wiesz, jak ostatnie 2 spotkania tutaj graliśmy, ale też ten pierwsza połowa była taka trochę słabo i potem w szatni tak dobrze rozmawialiśmy i myślę, że druga połowa pokazaliśmy, co możemy, nie? Właśnie pierwsze parę minut było dobre, potem trochę słabe, no ale w drugiej połowie już, szczególnie po zdobytej bramce, zeszło z Was to ciśnienie i rozwinęliście skrzydła. Tak, tak, zawsze tutaj pierwsza połowa jest tak trochę słabo dla nas, ale najważniejsze jest pierwsze trzy punkty w domu, w Ekstraklasie, w domu. Wygraliśmy, trudny mecz był, bo pogoda była taka bardzo gorąca było i a cały tygodnia była pogoda taka dziwna. Ale najważniejsze, wygraliśmy mecz i koniec. Przed Wami przerwa 2 tygodnie, bo gra reprezentacja. Przerwa chyba dobrze Wam teraz zrobi. Chwilę odpoczynku, relaksu, a potem znowu ciężka praca i mecz z Koroną Kielce. Tak, tak, bo bardzo ciężko pracowaliśmy, ale teraz mamy 11 punktów. Myślę, że to jest dobrze. Nikt tak nie oczekiwał. Myślę, że musimy być bardzo zadowoleni, ale teraz trochę odpocząć i potem bardzo musimy znowu pracować, bo mamy mecz z Koroną, nie? I musimy też wygrać, nie?